czy pamiętasz jakąś awanturę, która skończyła się dla ciebie największymi obrażeniami fizycznymi? Myślę, że najgorsze były takie awantury, które poniżały mnie zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Na pewno taką awanturą, którą zapamiętam do końca życia, była awantura, która skończyła się tym, że zaczęła się od jakiejś bzdury, po prostu jakiegoś nieistotnego tutaj fragmentu z życia. Zakończyło się tym, że po prostu on chwycił mnie za włosy, wsadził mi głowę w kuwetę z kocim żwirkiem. To był taki ostry, silikatowy żwirek, który pokaleczył mi usta, powrzucał mi go za bluzkę, powcierał w ciało, żeby po pierwsze upokorzyć, po drugie zranić. I to był taki moment, kiedy ja po prostu, on zszedł po coś na dół i ja po prostu w tym momencie zebrałam podstawowe rzeczy. Wziąłem klucze, zamknąłem mieszkanie, oddałem mu klucze na dole i powiedziałem, że już więcej nie wraca. Nie wracam. To był naprawdę taki moment, w którym nie czułam się chyba bardziej upokorzona w życiu. Były takie awantury, kiedy on po prostu pobił mnie kiedyś moim własnym telefonem, który miał takie silikonowe etui z jakimś tam wzorem, które po tym, jak pobił mnie nim po plecach, zostawiły ogromne ślady. Kiedy zobaczyła to jego mama, bo to była jedyna osoba, która była na miejscu w tym obcym dla mnie mieście, kiedy to zobaczyła, to po prostu zwymiotowała z nerwów. Ty jej to pokazałaś? Tak. To była bardzo dobra kobieta, my nawiązałyśmy jakiś tam kontakt. Ona nie wiedziała po prostu, co ma zrobić w tej sytuacji. Ona była też bardzo przytłoczona tym, że wychowała takiego człowieka, że po prostu nic nie dało się zrobić i on taki był. I nie miała też pomysłu, jak mi pomóc, ale w całej tej sytuacji mówiła, że ja po prostu nie mogę marnować swojego życia i muszę od niego odejść. I kiedy będę gotowa, to zrobię, ale że mogę nawet zamieszkać u niej, tak mawiała. To też było bardzo takie duże wsparcie. To był ten moment, kiedy ja w tym mieście nie znałam naprawdę nikogo i nie wiedziałam, do kogo uciec. To w takich momentach, jak po tym kocim żwirku, jak po tym pobiciu moim własnym telefonem, to były takie momenty, że po prostu do niej uciekałam, żeby po prostu odetchnąć. Ale później wracałaś, prawda? Co ciebie do tego skłaniało za każdym z tych razów, kiedy zdecydowałaś się na to, żeby mu wybaczyć? On potrafił mnie zasypywać tonami wiadomości pod tytułem, że to już się nie powtórzy, że on będzie się leczył, że on pójdzie na terapię, że on gardzi teraz sobą, że on nie wyobraża sobie życia beze mnie, że jestem taką osobą, dla której on wie, że warto to zmienić i w ogóle podjąć pracę nad sobą, że on prosi tylko o krótką... Tak, to jest ten haczyk. On prosi tylko o krótką rozmowę, gdzie ta krótka rozmowa skutkuje tym, że on pada na przykład na kolana, płacze, mówi, że nie wyobraża sobie życia, że to wszystko bez sensu. Od tych krótkich rozmów się zaczyna i one są potem takim tym impulsem, który pozwala na to, żeby ta ofiara dała szansę. Mm-hmm. Tak. Mm-hmm. Więc a czy następuje wtedy, kiedy zgadzałaś się do niego wracać, czy następuje coś takiego jak taki miesiąc miodowy potem właśnie taki? Ja śmiałam bardzo się dobry. Tutaj do Oli, że on nawet porządnego miesiąca miodowego nie umiał zrobić. Że tak, owszem, zdarzały się tam jakieś kwiaty, ale na drugi, trzeci dzień potrafił mnie opierdzielić za to, że pranie jest niezrobione, więc nawet w miesiącu miodowym nie był dobry.